tak, żeby unosisz taki zapach usta. Jest dobrze, tak? Słuchajcie, przywitajmy wielkimi brawami Rafał Mazur! W momencie, w którym ktoś na przykład jest artystą, ja zakładam, że to jest jakaś forma ekspresji, okay? Albo na przykład jest muzykiem, coś tam wyraża, to wtedy warto byłoby się zastanowić, przeciwko czemu się opowiadam i za czym się opowiadam. I jakby traktować siebie trochę, znaczy ten rynek, że tak powiem nieładnie, traktować jako głosujących, jako elektorat, który chcemy przyciągnąć, a siebie jako kandydata na prezydenta. I po prostu nie tylko sprzedajesz muzykę, tylko sprzedajesz również pewnego rodzaju wizję, to przeciwko czemu się opowiadasz i to za czym się opowiadasz. Wtedy zaczyna się być trochę bardziej wyraźną osobą i zaczyna się zagarniać trochę tego elektoratu. Więc elektorat, przeciwko czemu się opowiadam, za czym się opowiadam, a potem tuba i głośno. I na prezydenta. Mamy Andrzeja Dudę na sali. No właśnie, miło. W telewizji wyglądasz inaczej. Pani, co ja właściwie odwaliłam? Ja się trochę tak czułam. Ostatni piątek, kiedy byłam na scenie, rozmawiałam z Rafałem Mazurem i pamiętam, jak odkryłam jego podcast. Pierwsze wrażenie takie, okej, no co tam się nowego tutaj mogę dowiedzieć? I nagle jeden, drugi, trzeci tekst i po prostu w samo serducho trafiało wszystko. I sobie pomyślałam, wow, jakie to jest cenne, że są tacy ludzie jak on, że to są tacy, wiecie, DJ-e, ale motywacji, rozwoju osobistego, którzy pokazują nam po prostu ludzi, którzy odnieśli sukces. Bo jeśli chcesz być w życiu szczęśliwy, to warto śledzić tych ludzi i warto nie odkrywać Ameryki, tylko kopiować to, co oni robią i próbować implementować to u siebie. I zdałam sobie sprawę, Rafał taką fajną rzecz powiedział podczas naszej rozmowy, która zresztą będzie premierą nowego podcastu Rozmowy w Rytmie i nowej serii tutaj na tym kanale. Seria będzie się nazywała właśnie Rozmowy w Rytmie, bo chcę tutaj na kanale Rytm Życia zapraszać właśnie takie ciekawe osoby, żeby stwarzać wam takie środowisko, takie miejsca, gdzie będziecie mogli te osoby poznać i osobiście, ale też tak tutaj i się też od nich czegoś ciekawego dowiedzieć. I wracając, bo się znowu rozgadałam, słuchajcie, wracając do tej rozmowy, Rafał powiedział fajną rzecz, żeby sobie sprawdzać, co ci w życiu działa, jeśli masz już jakieś doświadczenie, tak jak ja już mam spore doświadczenie i różne rzeczy w życiu robiłam, żeby sobie, on fajnie powiedział, że jeśli udało ci się odnieść jakiś sukces, to zobacz sobie, co sprawiło, że udało ci się odnieść ten sukces i wróć do tego i to powielaj i to rób. I jednym z elementów, na pewno, któremu zawdzięczam to, że gram z tymi wspaniałymi artystami, czy że mam taką szkołę perkusyjną, to są najlepsi fachowcy. To zapraszam do współpracy. Proszę o pomoc najlepszych ludzi z branż różnych. Zaprosiłam na pierwszy podcast najlepszego motywatora w tym kraju i najlepszą, moim zdaniem, taką osobę, która daje ogromną wartość, czyli właśnie Rafała Mazura. Jego podcasty, same jego podcasty, słuchajcie, dadzą wam naprawdę tyle wartości, więc zachęcam. I tak, to jest reklama. I to, że mogłam w ogóle sobie pogadać z nim, zaprosić go i zrobić właśnie nową serię właśnie z takimi najlepszymi osobami, to jest największy skarb. Więc nie bójcie się, tylko szukajcie u źródła, szukajcie u tych najlepszych. No i ale jest to 17. Podsumowując ten odcinek, ja już się nie mogę doczekać tej premiery nowego wywiadu i nowej serii Rozmowy w Rytmie tutaj na kanale. Na pewno w pierwszej kolejności się dowiecie, gdzie, co i jak. Całość będzie wypuszczona jako podcast, więc będą też linki do tego, żeby sobie tego posłuchać. Audio, fragmenty będą na pewno na tym kanale. Wybiorę takie, żeby was właśnie najbardziej zaciekawiły. I jeśli masz propozycję na to, kto miałby być kolejnym gościem Rozmów w Rytmie i usiąść ze mną tutaj, przy tym stoliku, to byłoby super. Ja się żegnam już z tobą. Dzięki ci za dzisiaj. Subskrybuj, lajkuj, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak to wszystko się rozwinie.
Początek roku uważam za otwarty, początek roku uważam za petardę. Pozdrowienia. Thank you.